to się naprawiło? Ej, naprawiłam kamerę! Naprawiłam kamerę, słuchajcie! Hello, dupeczki! Jest tak pięknie, taka jesień by mogła być na co dzień. W ogóle, bo właśnie wyszłam od psychologa. Mam taki dobry humor, bo musiałam się chwilę nakręcić. To jest moja rutyna. Zawsze wychodzę od psychologa i siedzę chwilę w aucie. Muszę się nakręcić na nowo. Bo tam to wiecie, negative energy. Jeśli chodzicie do psychologa, dajcie znać, czy wy też tak macie. Bo ja czasem mam wrażenie, że ta pani... Ja wiem, tajemnica lekarska, nie? Ale ja mam wrażenie, że ona zna wszystkich, o których ja jej opowiadam, nie? Ale jedziemy, spędzimy sobie razem dzień. Muszę teraz jechać do galerii. Ale jechać do galerii po to, bo muszę popracować, a w domu się nie mogę skupić ostatnio, więc jedziemy tam. Okej? Zrobimy sobie randkę. Zasługuję na jakiegoś dobrego bajgla, zasługuję na dobrą kawę i ty również na to zasługujesz. Chociaż jak to oglądasz, to już jest wieczór. Weź to coś zamów tam, kobieto! Jeśli jeszcze nie słuchałaś nowego albumu Troye Sivana, to ja nie wiem, co ty robisz w swoim życiu, ale chciałam powiedzieć, że ostatnio od dłuższego czasu, ej, tak mnie wkurzają, słuchajcie, poniedziałki, oh my god, kiedyś ja zawsze byłam tak, że w niedzielę ja już byłam gotowa na poniedziałek, a teraz ja w poniedziałki jestem, nie wiem, gdzie jestem. Zupełnie wam przysięgam, że jestem tak rozwalona w te poniedziałki, zamiast mieć wszystko zorganizowane na nowy tydzień, ja to wszystko dopiero organizuję, słuchajcie, w poniedziałki. Ale zamiast się na to już wkurzać, akceptuję to. Robię sobie taki dodatkowy dzień organizacyjny. You just got me started and I don't think I can stop it. Wydaje, że ja ostatnio też na odcinku pokazywałam to danie, ale musiałam pokazać też mamie, więc będziemy sobie jeść. Let's try. I mam nadzieję, że wy też teraz jecie. Dajcie znać, czy wam przeszkadza, jak mówię, jem. Prosiłam was o zadawanie pytań na Instagramie. Oczywiście, jaki temat przeważa? Sex. Jak chcecie, my możemy sobie w ogóle nagrać osobny filmik, który będzie trwał godzinę i będziemy gadać o seksie, pierwszych razach i masturbacji, libido i nie wiadomo czym. I tak sobie mniej więcej zgromadziłam w głowie, żebym wiedziała, o czym możemy pogadać dzisiaj. I temat, od którego chciałabym zacząć, to temat braku chęci na seks, niskie libido u was. Nikt od was nie oczekuje i wy same od siebie nie powinnyście oczekiwać tego, że będzie wam się chciało 24/7. Bitch. Zresztą rzadko kiedy dziewczyna sama z siebie jest inicjatorką seksu, rzadko kiedy dziewczyna ma taki bum, jej się chce teraz, w tym momencie. Zazwyczaj dziewczyny działają w ten sposób, że muszą być nakręcane i to nakręcanie musi trochę trwać, żeby im się faktycznie chciało tak na 100%. Jeżeli jesteś laską i udajesz orgazmę i... uważasz, że coś jest z tobą nie tak? Dalej nie, to nie jest tak, że z tobą coś jest nie tak. Naprawdę, dziewczynom tak samo jest ciężko osiągnąć orgazm. Więc jeżeli jesteś w takiej sytuacji i sprawia ci to dyskomfort, to ja na twoim miejscu porozmawiałabym z partnerem otwarcie. Co w tym jest dziwnego? Babo, nic nie ma w tym dziwnego, ale pierwszą rzecz, jaką bym zrobiła. Ty musisz się wyłączyć. Ty nie porównuj się do innych, że te inne pary to oni w ogóle dochodzą w jednym momencie, ci się bzykają jak popadnie, jak króliki, ci to w ogóle, nie wiem, życie takie seksualne na takim poziomie, w każdym miejscu, o każdej porze. Ty nie musisz być tą parą, ty nie musisz być tą osobą. Ty rób jak chcesz, jeżeli ty słyszysz od swojej kumpeli, że ona to po prostu, no słuchaj... Dwa. Ty sama dla siebie naprawdę jesteś seksowna, jesteś okej, ty masz w sobie ten seks appeal, masz w sobie tą kobiecość, tą kobiecą energię, wyzwól ją, pozwól sobie na to. To chodzi moim zdaniem też w dużej kwestii o to, że ty musisz stracić tą kontrolę, okej? To jest ten moment dla ciebie, że ty
ty możesz sobie na to pozwolić. Ty się nie martw o swoje miny, nie martw się o swoje dźwięki, nie martw się o to, jak wyglądasz, nie martw się o tym, że może ci spod pachy wali, bo już się zdążyłaś spocić 5 razy, nie martw się o to. Jeżeli komuś by to przeszkadzało, fuck off. Fuck off. Nie interesuje mnie to. Polecam znaleźć jakąś formę rozkręcenia. My, baby, mamy wszystko w głowie. My mamy wyobraźnię, u nas działa. Książki. Weź sobie kup jakąś zboczoną książkę. Ojeju. That's so fucking sad. Mieszkam z chłopakiem, z którym mi się nie układa. Nie mogę wrócić do rodziców, bo w sumie nie mam gdzie. Straciłam pracę i nie mam wystarczającej ilości pieniędzy, aby się wyprowadzić. W dodatku mam różne zobowiązania pieniężne, jak na przykład aparat na zęby, za który nie jestem w stanie zapłacić. Ogólnie, jak pierwszy raz się wyprowadziłam z chłopakiem, czułam się zagubiona. Chciałam być cały czas sama, cały czas płakałam, bo wiedziałam, że ja nie mam gdzie wrócić. Ja się czułam, że ja jestem zamknięta w klatce, że jakby dla mnie już nie ma wyjścia. Ja muszę tutaj zostać, bo gdzie ja mam wrócić? Mam nadzieję, że się nie wstydzisz tych emocji. Te rzeczy finansowe, wiem, że ciężko to też przyjąć, mogą zaczekać, okej? Okay? One mogą zaczekać. Najważniejsze jest to, jak ty się czujesz. Jeżeli jesteś z tym chłopakiem i ty już wiesz, że no niezbyt się da cokolwiek z tym zrobić, albo ty potrzebujesz wrócić do domu, pogadaj z rodzicami. Oni cię nie będą osądzać. Myślę, że ciebie zrozumieją. Ja ciebie rozumiem i mam nadzieję, że szybko się po prostu ułoży, bo przykro mi, że musisz przez coś takiego po prostu przechodzić. Mija rok od rozstania, a mi znowu zaczęło na nim zależeć i nie mogę się pogodzić, że już nie jesteśmy razem. I know what you mean. I know. Wydaje mi się, że uderza po prostu taki okres do naszego życia. Wiecie, są święta, jest zimno na dworze. Fajnie się spotkać wspólnie pod kocykiem, oglądać filmy. No to jest taki moment fajny dla par, fajny dla związków, do takiego trybu domowego. Ale girl, ty wiesz sama, czego potrzebujesz najbardziej i czego ci teraz trzeba. Jeżeli w głębi duszy uważasz, że tak, to był on, zrób coś z tym. Nie masz nic do stracenia, tak? Nic się nie stanie. Ale przemyśl sobie to, czy tobie na pewno brakuje go jako osoby. My jako ludzie mamy taki mechanizm, że pamiętając o jakiejś osobie, z którą byliśmy kiedyś blisko, mieliśmy bardzo silną więź, zazwyczaj pamiętamy o tych dobrych rzeczach, nie o tych złych. Więc się naprawdę zastanów, czy to jest kwestia rozpamiętywania, czy to jest kwestia faktycznie takiej potrzeby, że wy byliście jeden do jeden, wy musicie być razem, iść przez życie wspólnie. Bo jeżeli czujesz się teraz o jakiś moment samotna i o nim pomyślałaś, to nie jest kwestia tego, że za nim tęsknisz, tylko dlatego, że ty jesteś samotna. I wygodniej by ci było być z nim teraz. Tak przynajmniej ja to rozumiem. Ale w ogóle mega się cieszę, że możemy tak pogadać. Serio, wow! Mam tyle wiadomości od was, że aż jestem w szoku. Ja nie sądziłam, że w ogóle ktoś będzie tak do mnie pisał, tak się otwierał przede mną. Bardzo dużo to dla mnie znaczy. Dziękuję za zaufanie i chciałabym częściej z wami tak rozmawiać. Przyjechałam na saunę. Jak już się cała tutaj rozbiorę, przebiorę, nałożę sobie maseczkę na twarz. Słuchajcie, taki luksus. I na całe ciało nałożę sobie masło Shea. Wyczajcie, jak to mi się tak wtopi w tą skórę, jak mi się te pory tak otwierają i to mi się wtopi, to mam wrażenie, że będę potem taka miękka. Muszę nasmarować nogi, bo słuchajcie, jak jest tak zimno, to ja mam bardzo przesuszoną skórę. W szczególności na łydkach. Było bosko. Nie wiem, czemu pan się nie zgodził, żebym to nagrywała. Nie wiem. Nie zbyt rozumiem. Ale... Mam kolczyk. Jezus, jak fajnie. Ja ogólnie mam strasznie krzywe te dziurki w uszach, te, które tutaj mam. I one są mega asymetryczne. Jedna jest wyżej, druga jest niżej. Ale ja miałam przykuwane uszy, ile? 15 lat temu.
Więc strasznie dawno temu, wtedy metody były też trochę inne i sposoby przykuwania uszu były inne. Wydaje mi się, że wtedy nie było czegoś takiego, że masz studio piercingu. O ile się nie mylę, nie jestem pewna. Ale mi przebijała ciotka na krześle pistoletem i tyle poszło, poszło. Pan zaczął mi opowiadać o tym, że czy omdlenia podczas pobierania krwi? Ja mówię, ja mówię tak, mówię, co ja teraz tu będę tak się czuła? Więc się zestresowałam, niepotrzebnie mi to powiedział. Ale jedyne co boli, ale to jest do przeżycia, bo to nie jest dyskomfortowe, tylko jest takie szczepiące, to jest przecieranie. Więc baby, róbcie sobie, będziemy miały wspólnie razem teraz kolczyka na zimę, będzie się idealnie goił, nie pocimy się tak bardzo, więc super czas. A już nie mogę doczekać, jak za 3 miesiące będę mieć, wiecie, takiego cool, wiszącego, takiego zajebistego, co jakiegoś kupię, Boże! No, albo sobie zrobię kolejną dziurkę jeszcze może, no. Strasznie się cieszę. Widziałam w serialu, który oglądam. Jeżeli cierpisz, jeżeli coś ci sprawia teraz w życiu ból, to zrób ten tatuaż, zrób tego kolczyka, zrób to, co chcesz, co zawsze się boisz, bo cię boli. Bo i tak już się tak nacierpiałaś, tak się nacierpiałaś, już się tak bolało, że ten ból to w ogóle będzie pikuś. Więc... Cieszę się strasznie. Dziękuję wam za oglądanie, kocham was bardzo, trzymajcie się ciepło i widzimy się w kolejnym filmiku i zapraszam was na mojego.